Hej wszystkim, nazywam się Marcin Stolarski i dzisiaj chciałbym opowiedzieć o balonach stratosferycznych. Jest tak, że wiele osób pyta mnie się, w jaki sposób można wysłać taki eksperyment balonowy gdzieś tam na granicy atmosfery. I dzisiaj w takich trzech odcinkach postaram wam się opowiedzieć, co zrobić, jak zrobić, czym się przejmować. A może na początek zajmijmy się tym, jak w ogóle taka konstrukcja balonowa się składa? No, przede wszystkim musimy mieć balon, nie? A pod balonem mamy takie magiczne urządzenie. Nie wszystkie części w misjach jest, ale ja tu teraz opowiadam o takiej wersji deluxe. Jest takie urządzenie zwane odcinaczem balona, żeby na przykład przerwać misję. Potem mamy, tutaj mamy taki zwinięty spadochron. On jest tutaj jeszcze założony z taką, z takim kółkiem, które jeżeli będzie potem ta konstrukcja spadać, to kółka spowoduje, że ten spadochron już jest troszkę tak rozłożony. A następnie mamy coś takiego, co się nazywa reflektor radarowy. To jest taki rodzaj pryzmatu, który po prostu dobrze odbija fale radiowe od radaru, żeby nasz balon był widoczny. No i potem już w zasadzie mamy nasz ładunek, czyli payload tak zwany, i to jest jeden bądź więcej takich pudełeczek, które są tutaj gdzieś zamontowane. A no dobra. I teraz może najpierw porozmawiajmy jeszcze o tym, co powoduje, że to wszystko lata. Bo co powoduje? No powoduje to, że tu w środku w balonie o mamy gaz. I to, że balony nam latają, może nie bezpośrednio pan Archimedes to odkrył, że balony latają, ale wykorzystujemy tu prawo Archimedesa, ponieważ nasz balon lata sobie w powietrzu. Ja sobie tutaj zaznaczę może na niebiesko, że tu jest ilość powietrza dookoła balonu i tą objętość tutaj powietrza coś tam waży. Jakbyśmy sobie wzięli, zrobili taką. Czekajcie, tutaj weźmiemy sobie znowu czarny kolor. Jakbyśmy sobie zrobili taką wagę. O, powiedzmy, tu sobie ją podczepimy. Tu podwiesimy sobie kulkę. I tu drugą kulkę, identyczną, taki balon jakby. Powiedzmy, na początku w obu jest próżnia. Nic nie ma. To najpierw wypełnimy tą kulkę z tej strony wodorem. Czyli weźmy sobie tutaj H2. To wtedy, jeżeli tu mielibyśmy jakiś taki wskaźnik i skalę, to nam by poszło w dół, bo mniej więcej, jeżeli ten balon miałby, powiedzmy, metr sześcienny gazu, to tutaj mielibyśmy około 100 gramów wagi. Pod warunkiem, że tu nie byłoby nic, czyli byłaby próżnia kosmiczna. Ale jakbyśmy tu wpuścili powietrze, to tą 1 metr sześcienny powietrza waży około 1300 gramów. I to spowoduje, że ta bańka z wodorem pójdzie w górę. Jak mocno? A nie jest to zbyt skomplikowane. Siła nośna takiego balonu wodoru unoszącego, wybierającego właśnie taki balon powietrza, to jest dokładnie waga tego balonu minus waga tego balonu, czyli to będzie 1300 gramów minus 100 gramów, to się równa 1200 gramów. No dobrze, ale takie balony często są wypełniane helem. Jeżeli byśmy zastosowali tutaj hel, jeżeli wodór ważył 100 gramów, to hel ważyłby około 200 gramów. I czy to znaczy, że nasz balon byłby dwa razy cięższy? No, ten tak, ale
jeśli zastosujemy właśnie, sprawdzimy sobie, podstawimy tego wzoru, to zobaczymy, że 1300 gramów powietrza minus 200 gramów helu to się równa raptem 1100 gramów siły nośnej. To jest nasza siła nośna. I to jest to, co unosi nasz balon do góry. No dobrze, a co ściąga nas w dół? No oczywiście to jest grawitacja, ale jeśli sobie spojrzymy, to cały ten kawałek to jest nasz payload, czyli ładunek, który tutaj przewozimy. Ja sobie zapiszę to jako payload. Po angielsku właśnie ładunek. A do tego jeszcze nie można zapomnieć o powłoce balonu, czyli balon. I teraz, żeby balon mógł polecieć w górę, to znaczy, że ja to nazywałem siłą nośną, ale to jest tak naprawdę taka siła podawana w gramach, czyli to jest jak, o ile lżejszy balon jest od powietrza. My sobie ją tutaj cały czas zaznaczymy jako właśnie Fn. To, żeby balon leciał, to Fn musi być większe od wagi balonu plus payload. A ja jeszcze do tego wszystkiego dodam, że żeby to w miarę sensownie latało, a nie na granicy, to jeszcze z tej strony dołóżmy sobie wirtualne, powiedzmy 500 gramów. Dlaczego 500 gramów? Chodzi o to, żeby siła nośna była większa od wagi balonu i payloadu przynajmniej o pół kilograma. Bo to spowoduje, że ten balon będzie w miarę sensownie leciał do góry. No dobra. To zróbmy, policzmy sobie może, ile taki balon powinien mieć gazu. Przejdźmy sobie tutaj. Powiedzmy, że mamy payload. Najcięższy payload, jaki możemy dźwignąć, to jest 4 kg. Czyli to będzie 4000 gramów, tak? Balon, który byśmy tam wrzucili, waży około 1200 gramów. Do tego jeszcze dodajemy tą wolną wagę. Ja zaznaczę free 500 gramów. Jak razem sobie podsumujemy, to mamy 7, a tu mamy 5 i 2 zera gramów. Jak sobie wrócimy tutaj, powiedzmy, że będziemy używać helu, to 1 metr sześcienny helu ma nośność około troszkę ponad kilogram, tak? Czyli musimy tą wartość podzielić sobie przez 1100 gramów. I to będzie około. Wychodzi nam, powiedzmy, żeby mieć odpowiedni tam zapas. Ja to zaznaczę, to jest około 5
metra sześciennego helu. I tyle potrzeba wpompować do balona, żeby taki balon poleciał całkiem sprawnie do góry. Sprawnie do góry to znaczy, że balon będzie się poruszał do góry z prędkością około 6 metrów na sekundę. A jeśli już mówimy o prędkościach, to w ogóle jak wygląda taka misja? Na początku trzeba napompować balon. A więc mamy taki balon, który jest pompowany z całym tym ładunkiem. On jest gdzieś tam przyczepiony do ziemi naszej. No i potem on zaczyna sobie lecieć do góry. Poruszy się do góry z prędkością około, tak jak już mówiłem, 6 metrów na sekundę. I on będzie tak leciał mniej więcej do wysokości około 30 km. Na tej wysokości, podczas tego lotu, ten ciśnienie na zewnątrz będzie spadało, a powietrze, znaczy ten gaz w środku będzie się rozprężał i mniej więcej na wysokości 300 km ten balon będzie zajmował 10 razy większą objętość, czyli będzie mniej więcej taki gdzieś. On urośnie będzie do takiego właśnie rozmiaru. No i coś takiego w końcu eksploduje. Nie wytrzymuje ta guma. Następuje eksplozja. I całość wtedy zaczyna spadać w dół bardzo szybko. Otwiera się nam spadochron. Z linkami. No i całość spada na ziemię. Prawidłowo zaprojektowana misja to lot do góry. W tą stronę tu. To jest jakieś 2 godziny. A lot w dół to jest około 30 minut. A ile się porusza do boku? Różnie. Od zera, chociaż jest to bardzo rzadko, najczęściej jest to około 60 km, ale zdarzały się misje takie, które pokonały i 300 km. Więc jeśli chcecie odzyskać kapsułę, to musicie być przygotowani na podążanie na taką odległość oraz też zwróćcie uwagę, że jeżeli mamy sobie tutaj naszą Polskę, tak jest mniej więcej mapa Polski, no to jak na przykład startujemy z Warszawy i balon sobie poleci gdzieś 300 km tu, to hello, jesteśmy za granicą, więc trzeba na to uważać i na przykład jeżeli byśmy sobie startowali stąd, no to tutaj 300 km nie jest już takim dużym problemem, a jakbyśmy polecieli w tą stronę, też to nie będzie duży problem, bo mieszkamy w Unii Europejskiej, więc to nie jest tak źle. Słuchajcie, i to chyba tyle w temacie podstaw takiego balonowania. W następnym odcinku opowiem Wam o tym, jak zbudować kapsułę.